Zaczynamy. Halo, witam Was ciepło i serdecznie. Cześć Kasiu, witam Was moja droga załogo. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest 101 odcinek podcastu Fitness dla zapracowanych kobiet. To jest numer 1 podcast dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie, zrzucić tkankę tłuszczową i mieć więcej pewności siebie i mięśni. Więc tak, dzisiaj, wczoraj mieliśmy 100 odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, wiadomości, jesteście kochane, bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj natomiast wiecie, jak to w życiu jest po prostu odbiciem, czyli i tu Wam powiem naprawdę dzisiaj mega, będę Wam mówić z serducha, jak to teraz u mnie wygląda i warto jest też napisać, jak to wygląda u Ciebie. Więc ja od niedzieli właściwie, czy od poniedziałku robię tak, że wstaję o 5:00 rano. Tak, ostatnio wstawałam tak godzina powiedzmy 6:00, nawet po 6:00, ostatnie takie 2 tygodnie. Nie mogłam się totalnie zebrać do tego, żeby wstać o tej 5:00, ale mam do nadrobienia 2 kursy, w których biorę udział. Mam niecały miesiąc na to, żeby dokończyć kurs medyczny, trener personalny, a drugi no to 12-tygodniowy program rozwoju firmy. Oprócz tego pracuję nad moją stroną internetową, za moment wracam do pisania mojej książki, też się do tego szykuję. Jestem w trakcie 75 Heart, nagrałam już ponad 100 odcinków podcastu, jeszcze wiecie, jest dużo rzeczy. W każdym razie powiem Wam dzisiaj tak dosłownie z ręką na sercu, że tak bardzo jak jestem zmęczona, czuję się leniwa i jeszcze jak nie mam totalnie inspiracji, to już tak dawno nie miałam. Czyli wstając, słuchajcie, jakbyście zapytały Jarki, mojej dziewczyny, to ja wstaję o tej 5:00 rano, nie? Idę do łazienki, oblewam głowę zimną wodą, nie? Za moment włączam od razu, wypijam szklankę zimnej wody, włączam od razu wodę na kawę, nie? Mielę tą kawę i w ogóle psy uciszam, żeby szły spać jeszcze, bo jest przecież 5:00 rano, a ja po prostu mam oczy zamknięte, nie? I te oczy po prostu wyglądają tak przez większość mojego dnia. No i co później? Siadam, zaczynam właśnie robić moją medytację, robię moje poranne rytuały i siadam i po prostu dzisiaj 3 godziny siedziałam już nad anatomią, ponad godzinę siedziałam już nad moim kursem właśnie odnośnie też częścią marketingu w mojej firmie i mogę Wam powiedzieć, że cholera jasna, jeszcze miałam treningi, w każdym razie mogę Wam powiedzieć, że tak bardzo jak mi się nie chce, to dawno mi się tak nie chciało, to ludzie tak mówią, że jakby było super, jakby mi się tak bardzo chciało, jak mi się nie chce, nie? I tu Wam powiem, co mi pomaga właśnie w tym, żeby zrozumieć, czy ja potrzebuję odpocząć, czy może to jest tylko, właśnie taki moment, w którym jest jesień, ja faktycznie przekładam sobie, przestawiam sobie godzinę snu i czyli właśnie, czy to jest, jakby są takie 2 momenty i tutaj warto jest sobie na to popatrzeć, czyli jeden moment jest taki, że faktycznie możesz być Ty też przemęczona, masz jakąś na przykład duże wydarzenie takie emocjonalne, czy miałaś właśnie, nie wiem, zawody, po tych zawodach, czy nie wiem, jakiś ważny po prostu projekt w pracy, po którym, po którym po prostu no, musiałaś długo nad tym siedzieć, jesteś przemęczona, to faktycznie jest moment, po którym my potrzebujemy się zregenerować, czyli to sobie czołem, czyli sobie przeznaczyć więcej czasu właśnie na sen. Ale z drugiej strony bardzo często jest też tak, że po prostu jest jesień. Wszyscy narzekają, że jest coraz więcej zachorowań na COVID. Narzekają na to, że przecież jest jesień, jest takie niskie ciśnienie, ja nie mam siły i w ogóle wiecie, wszystko jest źle i jeszcze depresja i wiecie, depresja nie, bo to jest choroba, ale taka nostalgia czy jakiś taki zły nastrój po prostu wiecie w moment, gdy jest jesień, nie? I tak jak w tym pierwszym przypadku, no to wiadomo, trzeba sobie więcej czasu też bardziej zadbać właśnie o siebie, dać sobie więcej czasu na odpoczynek, tak, w momencie, gdy to jest po prostu tylko jakiś spadek naszego nastroju, to bardzo często jest to dlatego, że my nie wiemy, nad czym właściwie pracujemy, nie wiemy, jakie są nasze, no właśnie, nie? Jakie są nasze cele. Sylwia właśnie pisze, że jesień co roku jest i ludzie co roku narzekają. Właśnie, a dzisiaj mówimy o tym właśnie, że jestem leniwa, zmęczona i bez inspiracji, nie? I popatrzcie, i tutaj warto jest na to sobie popatrzeć i popatrzeć też sobie na to, co my codziennie robimy. Bo w momencie, gdy my totalnie nie wiemy, jakie są nasze marzenia, co my chcemy osiągnąć, nie mamy żadnego takiego celu w naszym życiu, to faktycznie może być tak, że my tak sobie dryfujemy, odbijamy się z boku na bok. I dzisiaj w trakcie treningu z jedną z moich podopiecznych rozmawiałyśmy o książce, która nazywa się Przechytrzyć diabła. Dzień dobry. Czyli książka Napoleona Hilla, która nazywa się Przechytrzyć diabła. Jest to w książce właśnie, w tej książce bardzo jest fajne porównanie. Wcześniej się z nim nie spotkałam, więc Wam go teraz przytoczę. Czyli to jest tak, że w momencie, gdy my tego celu nie mamy, nie wiemy, co chcemy, no to po prostu dryfujemy, rozmyślamy, zastanawiamy się, jaka była moja przeszłość, czy może ktoś mnie ocenia, nie ocenia, co wiecie, że inni porównujemy się do innych, zastanawiamy się, pakujemy do głowy masę wiedzy, nic z tym nie zrobimy, nie? Czyli dryfujemy, czyli rozmawiamy z szatanem. To jest dopiero ciekawa rzecz, nie? Czyli po prostu w momencie, gdy my nie wiemy, czego chcemy, to po prostu się obijamy, nie? Od boku do boku, nie wiemy, czego chcemy, po prostu jesteśmy, żyjemy po prostu bez jakiegoś takiego większego pomysłu na siebie, nie? Że tak to ładnie powiem. I tak żyje większość społeczeństwa, więc jakby jak chcemy być tak jak większość, no to jak najbardziej w dobrym jesteśmy miejscu, nie? Natomiast jeżeli chcesz właśnie czegoś więcej, jeżeli wiesz, że po prostu masz tam te kilka kilo do zrzucenia, nie? Masz kilkadziesiąt po prostu kilo takiego, wiecie, że chcesz być po prostu silna, chcesz wyglądać super, chcesz mieć dużo energii, chcesz robić piękne rzeczy w życiu, to jest moment, żeby poukładać sobie najpierw w głowie to, co chce się osiągnąć, nie? To tutaj warto sobie po prostu usiąść, czy poszukać nawet podcastu, w którym mówię właśnie o celach i po prostu zapisać, co ja chcę osiągnąć w miesiąc, w pół roku, w rok, w 5, w 10 lat, żeby nakierunkować się do tego, czego pragniesz, nie? To jest to. Większość ludzi skupia się na tym, czego nie chce, i przez to też cały czas jakby nie odbija się od dołu, nie? Tylko w momencie, gdy my wiemy, co my pragniemy, co chcemy, to jest nam łatwiej nad tym pracować. Więc tu jest ta pierwsza rzecz, żeby sobie to fajnie w głowie poukładać. Druga z rzeczy to jest to, żeby poświęcić dla siebie chociaż kilkanaście minut rano, żeby sobie przypominać te rzeczy, czyli tak jak ja mam właśnie rano medytację, po medytacji właśnie zapisuję moją listę mocy i tutaj Kasia, czyli moja podopieczna, też dobrze o tym wie, czyli to jest to, że rano zapisuję sobie 3 rzeczy, które mam najważniejsze dzisiaj do zrobienia, Później, moje drogie, zapisuję sobie 3 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Dalej, zapisuję sobie 3 cele, jakie mam. I ostatnia z rzeczy to zapisuję sobie 3 afirmacje. Nie? Czyli to są dosłownie, jaką książkę dzisiaj czytam, też sobie notuję. Ale te najważniejsze rzeczy, czyli afirmacje, cele, co mam dzisiaj do zrobienia i wdzięczność, nie? Codziennie to zapisuję, chociażbym miała dosłownie trening o 6 rano, to ja i tak wcisnę po prostu te swoje 10 minut na medytację i na moją listę mocy. Więc to są te rzeczy, które mega mi pomagają. I co dalej? I dalej po prostu zamiast robić sobie 15 innych jakichś rytuałów, to ja po prostu zabieram się za robienie tego, co mam do zrobienia, nie? Czyli siadam po prostu, wiecie, na tyłku, tak zwane assiduity, czyli siadam na dupie i robię to, co mam do zrobienia, nie? Jeżeli na przykład ty się po prostu chcesz odchudzić, nie? Czyli chcesz po prostu zrzucić te kilogramy, no to może tutaj tą fajną rzeczą będzie to, żeby przygotować sobie posiłki na cały dzień, zacząć pić tą wodę, czy zrobić sobie chociaż krótki trening rano, żeby to wszystko było już po prostu posklejane, nie? Czyli zaplanujemy sobie, piszemy, że dzisiaj będę po prostu robić trening, dzisiaj będę jeść moje, powiedzmy, 3 posiłki, które są zgodne z moim celem, wypiję 2 litry wody i tyle, nie? Nie stawiajmy sobie po prostu miliony rzeczy do zrobienia, tylko najważniejsze rzeczy, jakie masz do zrobienia i skupiaj się na tym, skupiaj się, pomimo tego, że, nie wiem, jakieś informacje wpadną po prostu, które są jakieś negatywne, okej, dobra, nie mamy, jeżeli nie mamy na to jakiegoś żadnego wpływu, no to to odsuwamy od siebie, trudno, okej, ale ja więcej mam do zrobienia, nie? I lecę z tym, co mam do zrobienia. Ja też uważam, że my bardzo często skupiamy się w tym naszym pokoleniu na emocjach i robimy coś tylko w momencie, gdy ta emocja jest super, nie? Albo gdy jestem gotowa, albo gdy czuję się po prostu super, że czekam na wyjątkowy moment, żeby coś zrobić. Nie, ten wyjątkowy moment jest teraz. Więc tu warto jest wziąć i sobie po prostu pomyśleć, w jakim ja miejscu będę za pół roku, jeżeli nic nie zrobię. To jest to. I to zaakceptować. To jest jak najbardziej możliwe, nie? Dzień dobry. Czyli w momencie, jak przez kolejne pół roku dalej będę mieć w nosie moje ciało, dalej nie będę wypijać wody, dalej nie będę robić treningów, dalej będę jeść po prostu za dużo śmieciowego jedzenia, nie? No to nic fajnego się nie stanie, nie? Natomiast i tu sobie pomyśl jeszcze, co będzie, jak ja przez te pół roku codziennie po prostu będę się stawiać, będę sobie pisać listę mocy, zrobię sobie tą medytację, zrobię sobie ten trening, zadbam o dietę, to za pół roku możesz po prostu powiedzieć, wysłać mi później wiadomość i powiedzieć: Ania, oh my gosh, nie? Za pół roku możesz być w zupełnie innym miejscu, możesz po prostu czuć się fenomenalnie w swoim ciele, czuć, że masz po prostu moc i czuć się po prostu z taką większą pewnością siebie, nie? Wyglądać fantastycznie i czuć się rewelacyjnie. Tak może być. Ale to właśnie się dzieje w momencie, gdy my w takie dni, jak czujemy się zmęczone, leniwe, bez inspiracji, skupimy się dalej na tym, co my mamy do zrobienia. Skupimy się na tym, jaki jest nasz główny cel, co my pragniemy, nie? Co my chcemy osiągnąć. Jak my się o tym skupimy, zrobimy te nasze poranne rytuały i krok po kroku będziemy realizować te rzeczy, te marzenia, jakie my mamy, to wtedy po prostu ten dzień zakończy się, dalej będziesz po prostu zmęczona, czy będziesz senna. Ja się kładę o 9:00 spać, słuchajcie, naprawdę, 21:00, ja już jestem zazwyczaj wykąpana, dzisiaj mam trening o 8:00, więc o 9:00 dopiero skończę. Zjadam kolację po prostu i kładę się spać, wiecie, godzina 21:00, ja leżę w łóżku, ale od 5:00 jestem na nogach. Unikać myśli negatywnych. O, widzicie, to jeszcze jedną rzecz. Czyli jeżeli chodzi o myśli negatywne, to jakby nie skupiać na nich swoją uwagę. Te myśli negatywne, one mają nam pomóc w tym, żebyśmy były bezpieczne i żebyśmy wyłapywały jakieś zagrożenie. Natomiast jeżeli my je cały czas roztrzęsamy, cały czas myślimy te myśli negatywne, to nic dobrego nie zrobi, nie? To dlatego są te afirmacje i powtarzamy sobie: jestem osobą, która spełnia swoje marzenie. Dam radę, potrafię. Tego typu rzeczy, nie? Na każdą myśl po prostu, jak nie masz na coś wpływu, jest ta myśl jakaś negatywna, to się po prostu staramy na niej nie skupiać, nie? Tylko mówimy sobie: okej, kocham i akceptuję siebie, nie? I powtarzamy te rzeczy, które dodają nam energii. Reasumując, jeszcze raz Wam powiem, czyli tak, jeżeli Ty masz tak samo jak ja, czujesz się po prostu leniwa, zmęczona, bez inspiracji, okej, takie rzeczy też się będą zdarzać, takie dni też będziesz mieć, ale najważniejsze jest, żeby stanąć do siebie przodem i powiedzieć: okej, Ania, ty sobie swoje imię oczywiście, nie? Powiedz, nie? Czyli okej, nie? Okej, Ania, będziesz miała takie dni. W te dni po prostu trzeba się skupić na tym, co jest dla ciebie najważniejsze i to robić, nie? Zamiast się irytować, bo jeżeli ja zrobię te kilka rzeczy, które mam do zrobienia, 3 ważne rzeczy, które mam do zrobienia w ciągu dnia, to kładąc się wieczorem spać, będę przynajmniej zadowolona i z siebie dumna. Więc moja droga załogo, jeżeli też czujesz się leniwa, zmęczona i bez inspiracji, okej, takie dni też będą, ale pamiętaj o tym, że mamy kawał dobrej roboty do zrobienia, mamy marzenia do zrealizowania i zabieramy się do roboty. Więc to był 101 już odcinek podcastu Fitness dla zapracowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośnierz i jak zawsze bardzo mi będzie miło, jeżeli Pamiętaj, sharing is caring, nie? Czyli jeżeli masz jakąś wartość z podcastu, to jeżeli go zasubskrybujesz, wszystkie platformy podcastowe, jeżeli go skomentujesz, udostępnisz u siebie, będzie mi bardzo miło, ślicznie za to dziękuję. I jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc indywidualnie, to warto jest wejść w bio, czy wysłać mi wiadomość. W bio znajduje się ankieta, po wypełnieniu której zaproszę Cię na konsultację, więc zapraszam. I tak, moja droga załogo, I got you back, ja też tak mam, też mam dni, w których jestem zmęczona, w których jestem senna i w których nie mam totalnie inspiracji, ale jak najbardziej idziemy do przodu. Tak, ten podcast jest na Spotify, jest na Apple Podcast, na tych wszystkich platformach podcastowych. Wystarczy wpisać fitness dla zapracowanych kobiet i tam znajdziesz sobie wszystkie odcinki podcastu, czyli dzisiaj będzie 101. To jest 101 odcinek podcastu. Dobra, serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochana załogo. Dbaj o siebie i właśnie w takich dniach najważniejsze jest to, żeby sobie okazać twarz i żeby dalej te nasze piękne cele realizować, bo mamy dużo dobrych rzeczy tutaj do zrobienia. Ktoś musi ten świat zmienić najlepszy, czyli my potrzebujemy go zrobić, a nie ktoś inny, nie? Wszystkiego dobrego. Cześć. Ślicznie Wam dziękuję. Do zobaczenia jutro. Czołem.